bardzo, że się spieszy. Tak, Piotr, możemy? Panie Krzysztofie, w takim razie no, po raz kolejny, że tak powiem, sprawa odroczona, jeszcze się nie zaczęła. Jakie pan tym razem ma argumenty przeciwko Lechowi Wałęsie? Jako głównego argumentu użyję apelu do Lecha Wałęsy, żeby wycofał się z tej sprawy. Ta sprawa będzie go coraz bardziej kompromitować. Bez wątpienia udowodnię, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, brał za to pieniądze. Na sali sądowej, proszę bardzo, są ludzie, których skrzywdził. Powinien tych ludzi przeprosić, wycofać pozew, a wtedy możemy przystąpić do rozmowy, jak wielkim złem była jego agentura, jego późniejsze przywództwo, które z tą agenturalnością było niewątpliwie związane. Jeszcze raz apeluję do Lecha Wałęsy o rozsądek i wycofanie się z procesu. To wiesz, jakieś nowe dowody w porównaniu z tym, co pan przedstawił w poprzednim procesie? W poprzednim procesie nie miałem szansy na przedstawienie dowodu, bo sąd nie przyjął żadnych dowodów, odebrał mi głos i mnie skazał bez procesu. To zostało napiętnowane przez sąd apelacyjny i tak, mam nowe dowody. Te dowody pojawiają się bardzo, bardzo właściwie szybko i stale. Coraz więcej ludzi przestaje się bać potężnego Lecha Wałęsy, widząc, przekonując się, że on ten proces przegrał. A jakiego rodzaju są te dowody? Różnorodne, to są zarówno dokumenty, udało mi się znaleźć pewien dokument, już po tamtym procesie był dokument, który wskazuje na to, że Lech Wałęsa był nagradzany właśnie przez swoich dysponentów, ale i dowody ze świadków. Zgłaszają się ludzie, którzy i wskazują różne źródła dowodowe i sami są gotowi świadczyć o agenturze i przejawach tej agentury. Czy można tak powiedzieć, że w większości są to dowody wyprodukowane przez Służbę Bezpieczeństwa w jakiś sposób? Nie, to są dowody bardzo różnorodne. Nie, to są różnorodne dowody związane ze współpracą Lecha Wałęsy z Służbą Bezpieczeństwa. To trudno mi teraz precyzować, bo to oczywiście wszystkie są jakoś związane właśnie ze Służbą Bezpieczeństwa, ze względu na to, że na tym polega problem. Ale na przykład dowód zeznań pana Henryka Jagielskiego, jednej z ofiar Lecha Wałęsy, człowieka, który był represjonowany na podstawie donosów Lecha Wałęsy, uważam, jeszcze raz właśnie przypominam, że Lech Wałęsa powinien zacząć od złożenia przeprosin wobec ofiar, ludzi, których krzywdził. Ja tu chcę wskazać na taką stosowaną przez część mediów moralność Raskolnikowa, to znaczy jakoby sławny człowiek, który osiągnął w życiu wielki sukces, ma prawo krzywdzić innych. Może zamordować staruszkę, bo jemu te pieniądze są potrzebne do jakiejś kariery. Lech Wałęsa nawet według takich ludzi jak na przykład Adam Michnik, który sugeruje, prawda, że zna młodzieńcze grzeszki, jak uważa, że to należy pominąć, ponieważ Lech Wałęsa następnie dokonał wielkich czynów. Ja nie chcę w tej chwili, proces nie toczy się na ten temat, czy Lech Wałęsa dokonał, czy nie dokonał wielkich czynów. Proces się dotyczy tego, czy był, czy nie był agentem. A w tej kwestii nic go nie usprawiedliwia. Jeżeli nie przeprosi Henryka Jagielskiego i innych, to ja się z procesu nie wycofam i udowodnię absolutnie, dokładnie, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i pobierał za to pieniądze. A co z rozmową, na której SB wspomina, że Wałęsa przysięgał na krzyżyk lojalności wobec SB? Jestem przekonany, że to prawdziwy opis faktów i bardzo ponury. Nigdy nie wierzyłem w jego szczerość, jego wiary. Znam niektóre opowiadania z jego własnych ust na ten temat, ale myślę, że to jest wskazówka co do rodzaju moralności, który wyznaje Lech Wałęsa. A to wiarygodne źródło informacji? Tak, ponieważ, jak mówię, ta rozmowa była przeprowadzona ponad 2 lata temu i od tego czasu zweryfikowałem bardzo wiele elementów tej relacji na podstawie dokumentów, a poza tym ten funkcjonariusz niedawno nakręcił godzinny film, pokazując swoją twarz, przedstawiając wszystko. Dalece pogłębione informacje na temat agenturności Lecha Wałęsy w stosunku do tego, co mnie przekazał, także że to jest, no, jak mówię, ten człowiek się zdecydował publicznie wystąpić i przyryzykował by odpowiedzialność również karną za fałszywe informacje. Powołał go pan też na... Tak, już powołałem go. W poprzednim procesie go powołałem, tylko sąd odmówił rozpatrywania. Tak, Krzysztofie, co pana skłoniło do tego, żeby zostać rzecznikiem osób skrzywdzonych przez Lecha Wałęsę? To ja założyłem Wolne Związki Zawodowe w Gdańsku. To do mnie, do domu zapukał Lech Wałęsa, zgłaszając się do działalności publicznej.
mam poczucie odpowiedzialności, również za Lecha Wałęsę, ale i za wszystkich ludzi, którzy wówczas w WZZ tak działali. Że Henryk Jagielski jako stoczniowiec, represjonowany wcześniej, zgłosił się do WZZ-u i z nami współpracował. Następnie był pierwszym członkiem Komitetu Strajkowego Stoczni, wybranym 14 sierpnia 1980 roku. Jeżeli dowiaduje się, że Henryk był krzywdzony przez Wałęsę, to jest to również moja odpowiedzialność. Poza wszystkim Wałęsie pomagałem wielokrotnie. Kiedy Jacek Kuroń z Bogdanem Borusewiczem usiłowali obalić Wałęsę na początku września 80 roku jako agenta SB, ja zaprotestowałem i uratowałem wtedy Wałęsie polityczny byt. Byłem następnie w sztabie wyborczym. Czuję osobistą odpowiedzialność za karierę Lecha Wałęsy. Ja go namówiłem na to, żeby kandydował na prezydenta Polski. Naprawdę bardzo się przyłożyłem do tego, że Lech Wałęsa osiągnął tak niesłychany sukces. Dlatego uważam, że mam prawo i obowiązek wymagać od niego przyznania się do tego, co robił wcześniej. A co było takim zwrotem, skoro cały czas go pan popierał, to co tak zaważyło na tym, że nagle się pan... No jak, ja zupełnie naiwnie, to znaczy ja do końca wierzyłem, że to on mówi prawdę do czasu ujawnienia listy agentów przez ministra Macierewicza. I wtedy reakcja Wałęsy, obalenie rządu Olszewskiego, no to były najlepsze dowody, że te informacje są prawdziwe. Cała dalsza kariera Lecha Wałęsy, związana niewątpliwie z takim ludźmi jak Kiszczak i Jaruzelski, wskazuje na jego trwałe uzależnienie od tego, więc... Ale ja nigdy przeciwko Wałęsie nie występowałem. To wszystko jest jakimś oskarżaniem mnie, że jestem tropicielem agenturalności Lecha Wałęsy. Jest kompletnym nieporozumieniem albo absurdem. Co się zdarzyło w ten sposób, że w marcu 2005 roku zaproszono mnie do telewizji Trwam i tam ojciec dziennikarz prowadzący rozmowę zapytał mnie, co ja sądzę, kto ma rację w tym sporze między Lechem Wałęsą a państwem Gwiazdami i Walentynowicz, którzy twierdzą, że on był tajnym współpracownikiem. Ja mówię, jestem przekonany, że rację mają państwo Gwiazdowie i pani Walentynowicz, ale Lech Wałęsa tam dokonał wielu wielkich rzeczy. To była naprawdę najbardziej delikatna wypowiedź w tej kwestii, jakiej można było udzielić. To wywołało niesłychaną awanturę. To cała Polska zatrzęsła się tam z oburzenia, że rzekomo ja tam gdzieś obraziłem Lecha Wałęsę. To zupełnie nie tak nie było. Po czym Lech Wałęsa przy następnej okazji wytoczył mi proces właśnie mnie, a nie komuś innemu. Ani pierwszy tego nie mówiłem, ani nie mówiłem głośno, ani ostro. Dlaczego mnie sobie wybrał? Być może właśnie dlatego, że go chroniłem, że pracowałem dla niego, że go wspomagałem, że mi naprawdę bardzo wiele zawdzięcza. Ponieważ to nie jest człowiek, który potrafi powiedzieć, ani nie potrafi powiedzieć przepraszam, ani nie potrafi powiedzieć dziękuję. No więc on się za takie rzeczy na mnie właśnie może najbardziej obraził. Panie Krzysztofie, muszę lecieć do mamy. Lech Wałęsa i pani mecenas Wolańska no jakby powołują się w tym procesie na orzeczenie sądu lustracyjnego. Pan je podważa. Dlaczego według pana to orzeczenie jest ułomne? Pan adwokat, mój adwokat bardzo długo o tym mówił, myślę, że żelazną logiką wykazał, że ono po prostu nie ma żadnego znaczenia dla sprawy. Ono nie tyle jest ułomne, chociaż oczywiście o ułomnościach też można by mówić, ale nie w tym jest istota rzeczy. Istota rzeczy polega na tym, że tam chodziło o agenturę w rozumieniu ustawy, czyli bardzo formalno-prawny byt. A tutaj chodzi o agenturę rozumianą w wymiarze realnym, rzeczywistym. No nie tyle potocznym, co mówię w wymiarze rzeczywistym. No. Tylko jaka jest różnica, panie Krzysztofie, między taką a taką? Dlatego różnica polega na tym, że w bardzo szybkim postępowaniu, w którym nie było czasu nawet na złożenie apelacji od wyroków, czy orzeczenia sądu lustracyjnego, sąd zgromadził bardzo niewielką część dokumentu. Nie, ja tylko nie rozumiem, panie Krzysztofie, dlaczego Lech Wałęsa według pana nie jest agentem w rozumieniu ustawy, bo skoro brał za to wynagrodzenie... Zdecydowanie powinien być. Znaczy, to jest orzeczenie sądu lustracyjnego. Sąd lustracyjny miał różne dokumenty. Miał twierdzenie, czy stanowisko rzecznika interesu publicznego, który mówił, proszę, te dowody wskazują na to, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem, a sąd w swobodnym wyrokowaniu uznał, że ci świadkowie, którzy twierdzą, że był tajnym współpracownikiem, są niewiarygodni, a ci, którzy twierdzą, że ta dokumentacja została na przykład spreparowana, chociaż po części rzeczywiście była spreparowana, ci są wiarygodni. No to, ponieważ nie było rewizji, jak mówię, nie możemy sprawdzić tego, sąd już nie istnieje. Ale jakby to jest kompletny absurd. Lech Wałęsa nie ma żadnych argumentów na swoją obronę. Dlatego usiłuje zablokować proces, co mu się udało podczas pierwszej rozprawy w sądzie okręgowym, zablokować proces przy pomocy wyroku sądu lustracyjnego. To jest nielegalne, bezprawne i sąd apelacyjny to wykazał. Musi odbyć się postępowanie dowodowe. Postępowanie dowodowe
tworzy dla Wałęsy sytuację absolutnie beznadziejną. Nie ma żadnych szans. I on o tym wie. Myślę, że dzisiaj nie przyszedł. Nie wiem, na co liczy. Ja, jak mówię, jeszcze raz apeluję o wycofanie się z procesu. Ja go nie chcę poniżać. Nie chcę żadnej jego klęski. Chcę, żeby się przyznał i przeprosił. A później podejmiemy ewentualnie rozmowę o politycznych konsekwencjach jego agenturalności, wówczas gdy był przywódcą Solidarności, wówczas gdy był prezydentem państwa. Ale to jest inna sprawa. Zacznijmy od tego, że on się wycofa, przeprosi i przyzna. I przestanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przestanie szkodzić. Jego dalsze czyny świadczą o tym, że to jest działalność agenturalna. Tak jakby nadal pełnił rolę służebną wobec swoich czy mocodawców, czy jakby powiedzieć, no, prowadzących. Taki mój komentarz jest. Gdyby przed wyborami, kiedy został wybrany na prezydenta, pokazał gest Kozakiewicza innym i powiedział, tak jest, byłem, a teraz jestem z narodem i się biorę za was, miałby pomnik ze Spiszu. A tak niestety, styropian. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.